Doktorzy z Reddita, jaka jest powszechnie znana rzecz, którą i tak musieliście uświadomić swoim pacjentom? Musiałem poinformować kilku pacjentów płci męskiej, że prezerwatywę zakłada się tylko na trzon penisa i nie należy naciągać jej na moszne. Weterynarz z tej strony. Pewnego dnia kobieta przyprowadziła do mojego gabinetu kotkę, która okazała się być w ciąży. Była święcie przekonana, że to niemożliwe, ponieważ jej pupil był zwierzakiem ściśle domowym. Dopiero po paru pytaniach przyznała, że w jej domu mieszka również niewykastrowany kocur, ale według kobiety nie mógł zapłodnić kotki, bo jest jej bratem. Koty tak nie działają. Po założeniu kilku szwów na głowę mężczyzny, w średnim wieku jego rodzina zapytała, czy wszystko z nim w porządku. Lekarz prowadzący zażartował, że jego mózg wciąż znajduje się w środku. Niestety rodzina odebrała to nad wyraz poważnie i była wstrząśnięta tą wiadomością. Z tego powodu ja, student medycyny, musiałem przez następne pół godziny tłumaczyć dorosłym ludziom, że mózg znajduje się w czaszce i człowiek nie może bez niego żyć. Do tej pory myśleli, że mózg to tylko zwrot, który jest synonimem zdrowego rozsądku danej osoby, a nie rzeczywisty organ. Co ciekawe, podobnie myśleli o sercu. Nie jestem lekarzem, ale pielęgniarką na ostrym dyżurze. Któregoś dnia miałam pacjentkę, która przyszła przebadać się na choroby weneryczne. Była bardzo poddenerwowana i bez przerwy powtarzała, że ma tylko jednego partnera. Później jednak wyjawiła, że nawet jeśli sypiała z innymi ludźmi, nie powinno to mieć znaczenia, ponieważ jej partner za każdym razem używa prezerwatywy, a następnie dokładnie ją myje po każdym użyciu. Zapytałam ją, co przez to rozumie. Na co kobieta wyjaśniła, że mężczyzna myje zużytą prezerwatywę gorącą wodą z mydłem przed jej ponownym użyciem. Musiałam jej wytłumaczyć, że prezerwatywy są produktem jednorazowego użytku. Nie miała pojęcia. Mój tata jest lekarzem rodzinnym w Stanach. Opowiadał mi, że przyjmował kiedyś kobietę, która przyszła na kontrolę ze swoim sześciomiesięcznym dzieckiem i miała przy sobie coś, co wyglądało jak mleko czekoladowe w butelce dziecka. Ojciec zaczął więc jej wyjaśniać tak uprzejmie, jak tylko mógł, że nie powinna dawać swojemu dziecku mleka czekoladowego. W pewnym momencie kobieta przerwała mu i stwierdziła, że to nie jest mleko czekoladowe, tylko kawa. Według niej jej dzieciak po prostu ją uwielbiał. Jeśli zamierzacie wsadzać coś sobie w dupę, to chociaż upewnijcie się, że to coś ma szeroką podstawę, albo jest przyczepione do czegoś, co nie wyślizgnie ci się z rąk. Co więcej, jeśli już to zrobiliście i trafiliście do szpitala, nie okłamujcie pielęgniarki oraz całego zespołu medycznego. Mimo, że wasza historia może być zabawna, to tak naprawdę nie obchodzą nas szczegóły waszych eksperymentów. Wiagra nie zapobiega chorobom wenerycznym ani ciąży. Zaznaczę, że nie jestem lekarzem, tylko ratownikiem medycznym. W pewnym momencie na Sorze zgłosiła się 17-letnia dziewczyna z krwawiącym odbytem. Jak się okazało, nie podcierała się po skorzystaniu z łazienki i doznała przez to poważnej wysypki. Z tego powodu pielęgniarka musiała wezwać opiekę społeczną i wytłumaczyć dziewczynie, jak się prawidłowo podcierać. Jestem technikiem weterynarii. Kiedyś musiałem wytłumaczyć rozgorączkowanej klientce, że kleszcze, które usilnie próbowała usunąć pensetą z brzucha swojego psa, były w rzeczywistości jego sutkami. Powiedziałem jej też, że ma wyjątkowo grzecznego i cierpliwego psa. Jestem pielęgniarką na ojomie. Przez lata spotkałam naprawdę głupich ludzi, ale parę tygodni temu było naprawdę wysoko. Pewien mężczyzna wdał się ze mną w sprzeczkę, ponieważ, jak twierdził, próbowałam zamrozić jego matkę na śmierć. Podczas kłótni cały czas wskazywał na cyfrowy termostat, wyświetlający temperaturę 23 stopni Celsjusza, jestem ze Stanów. Kiedy próbowałam mu uprzejmie wyjaśnić, że to wcale nie jest zimno, zaczął krzyczeć. Wydaje ci się, że 23 stopnie to nie jest zimno. Tutaj są do cholery 23 stopnie. Facet zachowywał się, jakby był opętany. Po wielu nieudanych próbach wyjaśnienia mu przeze mnie kierownika i ochronę co to jest stopień Celsjusza, w końcu się poddaliśmy i kazaliśmy wyprowadzić go na zewnątrz. Pamiętajcie, że mówimy o mężczyźnie po trzydziestce, który ukończył szkołę średnią i nigdy nie słyszał o stopniach Celsjusza oraz Fahrenheita. Naprawdę wydawało mu się, że wymyśliliśmy to wszystko tylko po to, żeby zamrozić na śmierć jego krytycznie chorą, zaintubowaną matkę. Kolejny weterynarz z tej strony. Mam dla was drobną ciekawostkę. Martwe ciała się rozkładają. Jeśli zostawicie swojego martwego psa, którego uśpiłam na tylnym siedzeniu samochodu w najgorętszy dzień w roku. Nie przychodź do mnie z płaczem, gdy jego brzuch wypełni się gnijącymi gazami i pęknie. Tak na marginesie domaganie się, żebym pokryła koszty tapicerowania twojego samochodu, również może zostać odebrane jako trochę niestosowne. Szpitale są otwarte 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, na wypadek nagłych wypadków medycznych. Mając tę wiedzę, nie czekaj z udarem przez cały weekend i po prostu się do mnie zgłoś. Dziecko nie może odziedziczyć żadnych cech genetycznych po byłych partnerach matki. Tylko jeden facet jest ojcem biologicznym. Staraliśmy się z żoną o ciążę, i ze względu na możliwe komplikacje, postanowiliśmy porozmawiać z położnikiem. Pod koniec wizyty mężczyzna powiedział nam ze śmiertelną powagą, że jeśli chcemy mieć dziecko, to musimy przestać używać prezerwatyw. Przez chwilę się na niego gapiliśmy, a następnie odpowiedzieliśmy, że wiemy. W odpowiedzi on tylko potrząsnął głową i powiedział: Zdziwilibyście się, ile par nie zdawało sobie z tego sprawy. Nadal jesteś aktywny seksualnie, nawet jeśli zawsze jesteś na dole. To moja babcia była tą ignorantką, której trzeba było wyjaśnić pewne oczywistości. Miała wtedy osiemnaście lat i właśnie rodziła swoje pierwsze dziecko. Była typem kobiety, która nosiła spodnie pod koniec lat czterdziestych. Pielęgniarka obejrzała ją od góry do dołu i kazała założyć ubranie porodowe. Moja babcia zdjęła więc top i stanik, a następnie położyła się na łóżku. Pielęgniarka była zdezorientowana. Proszę również zdjąć spodnie, powiedziała. Dlaczego? Przecież dziecko wychodzi z pępka, prawda? Zapytała babcia. Nie, moja droga, dziecko wychodzi tą samą stroną, którą wszedł partner. Musiałam wyjaśnić 27-letniej kobiecie, że krwawienie, którego doświadcza przez tydzień co miesiąc, jest normalne i dlaczego tak się dzieje. Tak na marginesie to miała dwójkę dzieci. Moja mama jest pielęgniarką i pracuje w zawodzie od 25 lat. Jedyna jej historia, która przyprawia mnie o mdłości, dotyczy faceta, którego nie było stać na wiagrę. Facet uznał, że jego pistolet uszczelniający powinien załatwić sprawę. Wziął więc narzędzie, włożył je do cewki moczowej i liczył, że silikon załatwi sprawę. Proszę was, nie próbujcie tego w domu. Na litość boską, nigdy nie róbcie czegoś podobnego. Opowiedział mi o tym kolega Podolog. Pewna kobieta musiała mieć amputowaną stopę i otrzymała przed operacją odpowiednie formularze do wypełnienia. Mój kumpel zapytał jej, czy potrzebuje czasu do namysłu. Kobieta zachowywała się bardzo nonszalancko i niezbyt przejmowała się tym, co robili. Wzbudziło to u mojego kolegi pewne podejrzenia i zaczął podpytywać pacjentkę, dlaczego nie jest bardziej zaniepokojona. Kobieta odpowiedziała mu, iż rozumie, że trzeba operować i nie ma nic przeciwko, ponieważ stopa odrośnie. Kiedy doktor wyjaśnił jej, że nie jest salamandrą, sprawa stała się nieco poważniejsza. Nie lekarz, ale dietetyk. Pracuję z wieloma różnymi pacjentami i mam dzięki temu mnóstwo historii o głupocie żywieniowej. Pewnego razu do mojego gabinetu przyszła pacjentka, która przeszła operację bariatryczną. Chirurgiczne pomniejszenie żołądka. Jej matka próbowała ją zmusić do jedzenia prawdziwego pożywienia dzień po operacji, kiedy pacjentka była na diecie płynnej. Kobieta jadła, żygała, rozrywała w ten sposób szwy i tak w kółko. Musieliśmy zabronić matce widywać się z nią, ponieważ poczuciem winy wymuszała na córce zjedzenie całej pizzy, co prowadziło do wymiotów, ponieważ biedny żołądek nie mógł tego znieść. Kończyło się na rozerwanych szwach i niewyobrażalnym bólu, bo jakaś baba ubzdurała sobie, że jej córeczka umrze, jeśli przez kilka dni będzie na płynnej diecie. Inna kobieta, z którą spotykałem się w klinice, miała cukrzycę i przychodziła co tydzień z absurdalnie wysokim poziomem cukru we krwi, nie wiedząc co jest przyczyną. Prowadziła rejestr wszystkiego, co zjadała, i każdy jej posiłek wydawał się w porządku. Pewnego dnia, ku mojemu zdziwieniu, towarzyszył jej mąż. Ściskając mi dłoń, mężczyzna ukradkiem wsunął w nią liścik, w którym napisane było, Niech pan ją zapyta o slaszi. Nie wierzy mi, że mają w sobie cukier. Zapytałem ją więc, czy spożywa napoje gazowane, lemoniadę, herbatę, lody, koktajle lub slaszi. Kobieta wyglądała, jakby w jej głowie zapaliła się żarówka i odpowiedziała, Cóż, od jakiegoś czasu pije trzy duże slasi dziennie. Są takie przepyszne. I do tego nie są ani jedzeniem, ani napojem. W końcu to slasi. Dzięki temu, że nie zawierają żadnego cukru, nie muszę ich rejestrować. Nawet sobie nie wyobrażacie, jak ciężko było ją przekonać, że slaszy mają w sobie pełno cukru. Trzy takie napoje dziennie z cukrzycą typu drugiego. W życiu nie słyszałem nic głupszego. Na litość boską, nie smarujcie oparzeń masłem. Dom opieki zadzwonił po pomoc pacjentce, która miała problemy z oddychaniem. Kiedy przyjechaliśmy na miejsce, opiekunka stała nad kobietą i energicznie wachlowała staruszkę rękami. Gdy podeszliśmy bliżej, spojrzała na nas i powiedziała Dostarczam jej trochę powietrza, ponieważ nie mogliśmy znaleźć przenośnej butli z tlenem. W międzyczasie kontynuowała swój rytuał machania rękami. "Pamiętajcie, że mówimy o asystentce lekarza, która pewnie zarabia 100 tysięcy rocznie. Poinformowaliśmy ją, że może już przestać i razem z partnerem zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy, żeby nie wybuchnąć przy niej śmiechem." Pewna kobieta mierzyła temperaturę swojego dziecka, nagrzewając piekarnik i trzymając jedną rękę przed nim, a drugą na czole szkraba. Po dotarciu do przychodni powiedziała pielęgniarce, że jej pociecha ma 250 stopni gorączki. Trafiła do mnie starsza kobieta z masywnym kwotokiem w mózgu." Niestety było już za późno. Musiałam wyjaśnić jej, zapłakanemu synowi, że nic nie możemy dla niej zrobić. Mężczyzna powiedział, że kocha swoją mamę i oddałby za nią wszystko. Poprosił więc, abyśmy wzięli jego mózg i zrobili przeszczep. Przez minutę nie wiedziałam co powiedzieć, a następnie przez kolejnych dwadzieścia minut wyjaśniałam mu, dlaczego to niemożliwe. Przez prawie miesiąc mój przyjaciel doznawał przypadkowych bólów, a na jego ciele zaczęły pojawiać się siniaki. Był strasznie blady i to, co początkowo uznawaliśmy za lenistwo, okazało się brakiem energii. W końcu jego dziewczyna namówiła go, by zgodził się pójść do doktora, który odesłał go na ostry dyżur. Kilku lekarzy próbowało ustalić, co jest z nim nie tak, bo żaden z nich nigdy nie widział czegoś podobnego albo nie sądzili, że ktoś może być tak głupi. Cytując lekarza: "Masz szkorbut. Zjedz cholerną pomarańczę." Ten przypadek nazwałem techniką inhalacyjną. Zacznijmy od tego, że jesteśmy uczeni, abyśmy zawsze pokazywali pacjentom, jak korzystać z inhalatora, jeśli nigdy wcześniej tego nie robili. Dodatkowo powinniśmy co jakiś czas sprawdzać ich technikę. Tak, tak, pomyślicie sobie, co w tym trudnego? Cóż, okazuje się, że niektórzy mogą mieć z tym problemy. Pewnego razu mieliśmy do czynienia z pacjentką, która receptę na inhalator dostawała co tydzień, a nie co miesiąc. Wezwaliśmy ją więc do gabinetu, żeby dowiedzieć się dlaczego. Och, po prostu nie działa on zbyt dobrze. Naciskam go do pięćdziesięciu razy i nie widzę różnicy. Byliśmy zszokowani jej słowami. Salbutamol przyjmowany w nadmiarze mówimy o dziesięciu zaciągnięciach podczas ataku astmy może spowodować pulsujący ból głowy, drżenie i suchość w gardle. Jakim cudem przyjmowała ona pięćdziesiąt dawek i tego nie zauważyła? Otóż odpowiedź jest bardzo prosta. Poprosiliśmy ją o pokazanie nam techniki przyjmowania leku. Okazało się, że kobieta rozpyla go na klatkę piersiową jak jakieś perfumy. W duchu walnęliśmy się w czoło, a następnie wyjaśniliśmy jej w jaki sposób korzysta się z inhalatora.